stoją na szlaku wielkiej przygody. Plan na dzisiaj: wrócić do miasta i oddać pewien naszyjnik. Oj! Co to za armia? Nie było jej przecież tutaj. To może być coś związane z questem, który dostałem, a polegający właśnie na tym, żeby wytłuc takie cztery armii nieumarłych, i to może być pierwsza z nich. No dobra, ale teraz jak ja wrócę? Czy jest szansa, żebym jakoś go... Nie. Dużo szybciej reaguje, niż bym chciał. Tutaj, no wiadomo, nie będziemy ryzykować. Właściwie mógłbym tutaj zaryzykować. No dobra. Szkielet, łucznik. A właściwie 13 sztuk. No i spróbujemy najpierw osłabić łucznika. I przy okazji zbieramy szał. Tu chyba najlepiej będzie na samym początku nic nie robić, czekać. Niech podejdą bliżej. To w sumie byłoby też dobrze zniszczyć. Chyba, że to by zaatakowało jednak bardziej ich, a nie mnie. Ale widzę, że chyba jednak lepiej będzie w to rzucić. No dobra. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. A myślałem, że może szał rośnie, ale... Niestety... Aha, i znowu zapomniałem o rurkę przełączyć. Dobra, ale tutaj damy raczej obronę. Tak. Tutaj, no też obronka nie zostaje. Aha, ja muszę jeszcze odnieść turę, dobra. Tutaj, no można by troszeczkę... O, nawet by kogoś to zabiło, tak. Tak, to za bardzo nie ma sensu. Nie, no to niech będzie jednak w ten sposób. Niestety nie powoduje to przyrostu szału. No, takie sobie obrażenie bym powiedział. Tutaj zwiększymy atak. I taką obszaróweczką. No niech będzie. A jednak zaatakował moją jednostkę, ale w sposób bardzo nikły. Nie, no to tu już musimy... O, cztery! Ja to widzę w ten sposób. Całkiem przyzwoicie. Runkę wybiorę do obrony. I cóż, oddajemy turę. Aha, to już nowa tura. Można będzie zacząć od... No właśnie, oni chyba nie są zbyt groźni. To może jednak bardziej... Ci też raczej nie zadadzą zbyt dużych strat. Ci są przyblokowani, więc lepiej będzie uderzyć tutaj. Okej. Tu natomiast warto będzie poczekać. No właśnie, i teraz chodzi o to, że... Co, oni to przeżyją? A gdybym zwiększył atak... I gdybym wybrał to... O! Spróbujmy. Pięknie. Tutaj. No tutaj to... Może im coś powinienem zostawić. Poczekajmy. Brakuje mi jednego punktu szału. No i wiadomo, że... Chociaż nie, no mogę w tej turze uderzać. Można by dalej ich osłabić. Można i tu. Nie, to będziemy tu. Okej. Wciąż liczę na to, że... O, jest, cztery szału.
Ale to raczej bym widział w ten sposób. Niech będzie. Wybrana ataku, więc jest ok. Teraz tak, no cóż. W sumie dla niej wolałbym zostawić to. Albo dobra, nie będzie. Udało się. Właśnie ci. Chyba, że. Tu ustawimy atak, tu dodamy ruch i biegiem. I w następnym turze powinienem zestrzelić ich za pomocą samej magii. O właśnie, teraz. Piękne zwycięstwo. Bez strat własnych. Teraz, w razie czego, będę mógł tutaj ściągać wrogie jednostki i je tak, że tak powiem, omijać. Gdyby się pojawiła taka sytuacja. Niestety ci są bardzo silni. A ci? O! Może być dobry pomysł. Co to jest? Posąg przedstawiający jedną z potężnych bogiń. Symbol zdrowia i długowieczności. Czyli to może nawet leczyć moje jednostki, tak coś podejrzewam. Niestety trochę łuczników jest dużo. Ale cóż, będziemy pomału je wybijać. O! Jest szansa nawet na coś takiego. Teraz pamiętajcie, mam używać run. Na początek to najlepiej obronne i czekamy. Tu wiadomo, że do nikogo nie dolecą topory, więc też na razie niech będzie to. Czekamy. Tutaj to samo. Czekamy. O właśnie, tu byłoby warto użyć tej opcji. Takie sobie obrażenia. Ale zawsze coś. A dużo nie zabrało, dobrze. Teraz tak, tu na pewno chcemy ataku. Może podejdziecie bliżej. I czymś takim. O właśnie. O, mam już dużo szał, tylko żeby oni tak jakoś koło siebie stali. O, tu jest nawet całkiem fajne miejsce. Może tutaj, tutaj zapraszam, zapraszam. O nie. No dobra. Ale mi się wydaje, że chyba lepiej będzie coś takiego. Boję się, żeby ona ich nie leczyła. Dlatego lepiej będzie chyba jednak tak zrobić, tak? Bo podejrzewam, że to właśnie leczy wszystkich tutaj. No, jakieś bieganiu to może lepiej tutaj zapomnijmy. Tu i tak nie dorzucisz. Czekamy. Ej, oddajmy turę. Nowa. Czyli tak, na początek chciałbym może się pożegnać z tymi tutaj. Raczej obrona. Czekajmy. Tu. W sumie też bym wolał czekać, tylko że oni mogą tu dobiec. Mi się wydaje, że bezpieczniej będzie po prostu podejść tutaj i odczekać. Tutaj. Czekajmy. Tutaj. Nie, no to też nie.
cóż, no spróbuj osłabiać, tylko że jeszcze coś takiego i go. Świetnie. I to byłoby fajnie, gdyby wyłączyło ich już na stałe z walki. Pięknie. O, na tą trzeba uważać, bo coś mi się z legendą kojarzy, że to nie było zdrowe, znaczy się, że to było raczej negatywne wpływ miało na moje jednostki, ale oczywiście mogę się mylić, więc no, to raczej będzie lepiej warto tu uderzyć. Zawsze szansa na to, że ktoś tu zginie. Boję się, żeby tutaj nie dobiegli. Tu, ale może z tym. Aj, nie za bardzo. A z tym. No nie zbijemy. A, nóż się uda. Teraz byłoby dobrze. O, właśnie. A tak. Rzucacie. Okej. Teraz tak. Mogę dodać. Może jednak tu, co? Niech będzie. Myślę, że może jakoś uda się to załatwić inaczej. Oj, czy to zatruwa moją jednostkę? Tak. Cel jest dotknięty zarazą zmniejszającą jego atak, obronę i punkty życia. Z każdym przemierzonym krokiem oddział może zarazić plagą sąsiedniowską. Aha, to ty śmietu, pamiętaj, nie zbliżaj się do moich jednostek. Moc runiczna, aha, dobra. Czyli co, taki atak. A właśnie, zaraz, przecież ja mogę, ale nawet bym wolał z tego, bo chciałbym zużywać szał, bo to tam jest potrzebne do jakiejś tam umiejętności. Okej, czyżby bez tych? Tak. Tak, fajnie. A myślałem, że będzie poziom, ale niestety nie ma. Ale cieszy mnie to, że w tej chwili jest aż o dwie armie mniej. Tu jest coś do podniesienia. O, intelekt plus jeden, super. Czy tu jeszcze coś jest ukryte? No nie wiem, ale to wygląda na dosyć bezpieczne miejsce, więc w tym miejscu zakończę odcinek. I dziękuję wszystkim za jego obejrzenie.